Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pack and Play. Tym razem moim gościem jest United, także siemanko. Witam serdecznie. W końcu będzie można sobie pograć w 17. W 16 graliśmy razem, w 17 jeszcze nie. To jest pierwszy taki odcinek z Pack and Play. Rewanż będzie u Uniteda na kanale. Macie link pod spodem oczywiście w opisie. I co trafisz dzisiaj ciekawego? Za ile paczek dobrych? To znaczy, no już mam tutaj ustawione, że tylko 3. Także mam ustawione na drugim monitorze takie pokrętło. Tak jest. Nie no, myślę, że nie będzie tragedii. Chociaż w tych paczkach za 7500 nie ma szału, nie? A szkoda, że nie ma właśnie tych takich specjalnych, to byśmy je otworzyli, ale to nic. Oczywiście ten, kto przegra, potem quickselluje, także jak coś ciekawego trafimy, to będzie fajnie. To co, otwieramy czy nie? Otwieramy. Co ty w ogóle najlepszego trafiłeś w tej FIFA póki co? Póki co legenda. A, tego Costę. Tak jest, Rui Costa, legenda. Zapomniałem całkiem o tym, a oprócz legendy? Oprócz legendy, no to takie karty warte po 50-70 tysięcy generalnie, coś takiego. A to jest, czekaj, to jest twoja druga legenda, czy mi się wydaje? Tak, druga. Ja wydałem, pamiętam, 60 milionów na paczki i nie trafiłem żadnej wtedy. Taki byłem zły, to nie wiem jakie to jest prawdopodobieństwo, ale... A to była normalna paczka, czy nie? To była paczka za przegrany finał w drafcie, w którym prowadziłem i wyrzuciło mnie z serwerów. Czyli to znowu twoje pokrętło zadziałało, tak to się przyznę. Tak? Okej, dobra, to lecimy z drugą paczką w takim razie. Ważne jest to, żeby mieć bramkarza, bo jak nie ma bramkarza, to jest przypał wtedy. Tak. No to powiem ci, że u mnie już jest w miarę okej. U mnie na razie same non-rary i silver karty, także świetnie po prostu. Ja na razie mam takie 2-3 karty, że już jestem zadowolony z tego. Dobra, ja tak samo. Tak, to co, trzecia? Trzecia. Spoko, no w końcu kogoś świecącego poproszę. O, flara poszła, świeci się. O kurde. O kurde, co tam było takiego, że o kurde? No flagi były. Co ty mówisz, walkout miałeś? No, bez kitu. Nie gadaj, że miałeś walkout. Ja pierdziele, nie wierzę w to. Nie. O kurde, ale jajca. Powiesz mi, jakie flagi, czy byłoby za łatwo już wtedy? To znaczy, powiem ci, że kolor czerwony był na tej fladze, ale więcej ci nie powiem. Jakby była Portugalia, to byś tu krzyczał z radości, tak? Chyba, żeby to był Pepe, to... Dobra, nie rozkminiam, zobaczę później. A ale... Pepe to jest niezły troll w tej FIFA. Ale jaja, ty. Ja tak samo. Czwarta paczka przed nami. Mamy walkout, tak powiedziałem, pierwszy raz w tej serii, akurat w FIFA 17, a ja mam non-rary. No dziękuję, United. No dobra, teraz też mam non-rary. Okej. 150 FIFA points. O, jest flara, ale jest non-rary. Jaki troll? Jak to jest możliwe? A, bo jest srebrny świecący, dziękuję. Ja też. Szósta paczka przed nami w takim razie. Tak jest. Proszę mi bramkarza tu dać, do kolejnej karty non-rare. Ja też mam non-rara. Ale ja chcę bramkarza. Nie mam bramkarza dalej. Bez bramkarza może być wesoło. Oj. Ostatnia paczka i jak tutaj nie będzie bramkarza, to ja mam mokro w kaciach już. Lara poszła. No. Napastnik. Dobra, nic mi z niego, czekajcie, chcę jest bramkarza. Jest bramkarz czy nie? Nie. Nie! O kurde. No to, bez bramkarza. No to będzie ciekawie. To będzie ciekawie w tym momencie. Proszę przed 22 tego nie oglądać, bo to może być gwałt. Dzisiaj pierwszy odcinek Ulaka, kiedy wyjdzie po 22. A nic nie wiadomo, to jest FIFA, to jest FIFA. No ale stary, nie mam bramkarzy. Okej, słuchajcie, teraz z tego co mamy, musimy zbudować sobie skład. Atakowacze jeszcze z nadzieją, gdzie jest bramkarz, ale go nie ma, także nie wiem kto będzie bronił. No u mnie jest bramkarz, czeka elegancko już na ciebie. To będzie tragedia. Jeszcze powiem ci, że ma zielonego linka ten bramkarz. Świetnie, mój też ma zielonego, jak mu przemaluję na monitorze tak markerem. No to nieźle. Dobra, widzimy się za chwilkę jak zbudujemy składy. Dokładnie, dobra. Dobra, chcę zobaczyć twój skład. Jaki bramkarz? Gdzie jest walkout? No na ławce. Aha, jak ci się podoba mój bramkarz? No fryzura naprawdę klasa, nie? Ja pierdzielę. Jak on obroni... A masz Turesa? Felipe Andersona? Łopanie. Co mi z nich, no? No, to nie ma aż takiej tragedii. No przecież to będzie masakra jakaś.
Ja już zaraz jak... strzelam, dawaj piłę. Spadaj. Ty, jak my tak piłki ci nie oddał przez cały mecz? To jest jakaś metoda. I potem w końcu chcesz jeszcze jedna akcja Filipa Andersona. Tak, na farcie, nie? Nie ma tu takiego strzelania. Kurde. Pamiętaj, oddawanie strzałów jest zbyt standardowe. Każdy to robi, ty tego nie musisz robić. No dzisiaj bez oddawania strzału zagramy. A gdyby tak strzelić? Nie. Ja już tylko patrzyłem, żeby to zablokować. Dobra, wytrzymałem 10 minut prawie. O kurde. Wracamy panem. No ale poszedł. A Torres. Jakby był tak z 5 lat młodszy, to by tam poszedł sam. Jakieś tam FIFA z tych dawnych, to tam cisną nieźle. No. Nie. Nie, nie, nie. O kurde. No jak on to puścił? Jak on w ogóle się zachował przy tym strzale? On się po prostu schował. Yeah. 1-0. Ale zobacz, on ma taką samą koszulkę jak ja w sumie, ten sam kolor. Ale bez kitu, zobaczę ten. Yeah. O Jezu, jak on się nie... To będzie tragedia, masakra. Tak czułem. No bez kitu, jednak, dobra, jednak faktycznie mówiłeś o tym, że bramkarz ma duże znaczenie. No trochę. Nie wiedziałem, że aż takie to będzie. Nie. O kurde. O mój god. Naprawdę. Johnny. Nie, no to masakra. Czekaj, ja go zmieniam. Czekaj. Ja tu coś źle obliczyłem. Czekaj, jak on się zachowuje, zobacz na niego. On by w czoło tą piłką dostał, nie. Gdybyś nie rzucił. Dobra, kamera, jednak to nie jest twój dzień, rozumiem. Czekaj, szukam alternatywy. Ja pierdzielę. Dobra, ty będziesz lepszy. To jest jakaś tragedia, stary. To jest po prostu... Torres! Aj, źle. Tak, jeszcze żeby zaczął grać ofensywnie, mi powiedz. Oj. To ten bramkarz chyba też nie da rady. Kurde, co ja mam tam zrobić? Ja mam rękawicę wziąć. No to chyba byłby najlepszy pomysł. Ja pierdzielę, ale się czuję teraz gwałcony po prostu. Aj, Jezu! Słupek jeszcze! Ale ładnie poklepał. Ojajajajajaj. Załatwo. Nie! 3-0 nadal. Mogę ci pożyczyć bramkarza. O! Kurde. Broń to. Wow. Nie! Fuh. Minął się z piłką. Także polecam ogólnie ludzie zagrać sobie taki meczek bez bramkarza. Najlepiej jak grać o awans w Ultimate Team. Spokojnie. No to nic się takie niezłe wyzwanie też. W draft bez bramkarza. No. Ja pierdzieli wygrać pierwszą rundę, to już byłby szok. Ty, ale ja tak chyba nie wiem, czy nawet... Kurde, szkoda. Nie wiem, czy właśnie nie doszedłem daleko raz, tak jak miałem bramkarza i miałem Croucha chyba właśnie. No to nieźle. Nie wiem, czy do półfinału albo do finału, ale nie wiem. Ale to musiałem grać wtedy tak, że wiesz, trafiałem na gości, którzy nie podchodzili pod bramkę moją. Cztery? A to tego to by nie obronił nawet normalnie. Normalnie. To Traore chyba. I w rewanżu kto wie. Może będzie odwrotnie. O Boże. Nie, to jest masakra, pięć. Ja pierdzielę. Co strzał, to gol. No w sumie jestem ciekawy właśnie, statystyk nawet. Ale wydaje mi się, że ja 5 strzałów oddałem. Oj. A ja mam drugi metalowy pęd, dziękuję. No właśnie. Dzięki, gro. A czasami narzekam, że właśnie mam te pręty, a teraz dopiero spotkałem się z prawdziwym szamanem prętu. Szaman czuwa cały czas. Zobaczymy. Dobra, uderzę ci bramkarzem. No i teraz będzie, że niby bramkarzem mi bramkę strzelisz. Nie uderzę jednak, bo on ma... Czekaj, który to był? Nawet nie wiem. Tak. Nawet nie wiem, kto to był tym bramkarzem. Nie wiem, naprawdę. Rób jakiś. Dobra. Wiesz, co jest najlepsze? Ja nie widzę, jak mocno uderzam. Czemu? Pasek mam zbugowany. Co ty gadasz? No, muszę... O, ale to zrobił od poprzeczki. A, jedno. I byłoby 5-3. Dobra, honorowa jest. Ale ładna brameczka, Pepe. Koniec meczu. Świetnie, skończyliśmy przed 10, tak jak mówiłem, to mnie cieszy. No jeszcze powtórki mi dają teraz, fajnie. Powiem ci, Traore 10-0 ocena. A twój bramkarz?
Jaka ocena? Ten jeden ma 6-1, a ten drugi 5-5. No kurde, to i tak, nawet. Ja zobaczę sobie jeszcze na powtórkę. Która taka bramka była? Ta druga chyba taka najgłupsza. Tak mi się wydaje. Pierwsza i druga tam były takie śmieszne. Pierwsza była przed chwilą pokazana, to jest ta druga. Ciekawe, czy on by dostał w czoło naprawdę, jakbyś nie ruszył. Nie, no to było nad nim, ale to wystarczy, żeby stał i rękę no, wyciągnął. Dokładnie. Bo to nawet w niego leciała ta piłka. Tak. No. Jeszcze Traore, kolejna, trzecia. Jak to wygląda? Też się położył. A, szkoda gadać, nie będę już teraz tego rozpamiętywał. Dzięki wielkie za spotkanie. A, 8 strzałów ten miałeś. A to... Czyli no, mogło być 8. Ten bramkarz też no, popisał się w końcówce tam, nie jedną interwencją. Ten drugi, nie? No ten drugi. No cóż, mam nadzieję, że następnym razem to ty nie będziesz miał bramkarza, będziemy wtedy śmieszni. No zaraz zobaczymy. Zapraszamy na rewanż, jak wam się podobało, zostawcie lajka i do następnego, na razie. Na razie. I piona, no teraz piona to brzmi nawet ładnie. Piona.